Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry GeoGuessr. Słuchajcie, wczoraj odcinka nie było, ale za to przez wczoraj były dwa. I jak się okazuje, ten odcinek z tym idealnym wynikiem z Polski zrobił, kurde, jakiś niebotyczny wynik. Ja w ogóle teraz sobie zdałem sprawę, wszedłem sobie na kanał i dopiero, słuchajcie, teraz obczajem, jak, kurde, ten kanał zaczął robić wynik. No zobaczcie, wbijamy sobie na YouTube, zobaczcie, wchodzimy sobie na kanał Strategasy. To są moje akurat rzeczy, które ja oglądam. Zobaczcie sobie, to w ogóle nas zasuwa jak złe. Jestem w szoku, że w ogóle to tak działa, w sensie, no nie jest kanał, w którym jakoś super specjalnie się z tym przykładałem, ale to jest mega, wam się widocznie podoba, więc jakoś tak strasznie jest to miłe dla mnie i cieszę się, że jest taki odbiór. Tak, dzisiaj zaczniemy sobie challenge'u, jutro dla was, dla mnie za pewnie 20 minut podejdziemy drugi raz do Polski, bo widziałem, że to by miało fajną rzecz i spróbujemy sobie na niedzielę zmodyfikować challenge z bez ruchu. Tylko że damy sobie obracanie, bo też pisaliście o tym, że ten bez ruchu faktycznie, jak cię dojdzie RNG, to jest do dupy i zagramy bez ruchu na Diverse World, zagramy akurat, jeżeli o to chodzi. Więc taki jest plan na dzisiejsze moje nagrywanie i jeszcze w poniedziałek coś będzie, bo od wtorku jest jedną gierkę chciałem zagrać, to wam ją pokażę, we wtorek wrzucę coś nowego. Najwyżej potem sobie też wrócimy do GeoGuessera, to nie jest problem, ale chciałem jedną gierkę zagrać, myślę tydzień ją pociągnę, jeżeli chodzi. Też gierek, które ostatnio mi się gdzieś tam skoczyły, to Anno mi się strasznie podoba, widziałem już materiały. Jestem debil, bo się nie zapisałem na zamkniętą betę i teraz oglądałem dopiero materiały z zamkniętej bety, ale Anno 1800 w opór mi się podobał już materiał, widziałem jednego faceta, który dał swoje jakby odczucia z tej gry. Ja, słuchajcie, ciekawostka, jestem tylko gościem, który grał w to Anno najnowsze, czyli to 2100 coś tam. Nie grałem we wcześniejsze Anno, ale ponoć to nowe Anno jest trochę taką fuzją tego nowego Anno i starego, więc jakby bardzo jestem zainteresowany tym, więc co, słuchajcie, dzisiaj zagrajmy sobie challenge, no ktoś ma 25 kafli, no ciekawe jak to działa, nie? W każdym razie, nieważne, 22 tysiące to jest taki, widzę, że, nie, to są chyba cheaterzy, obstawiam, to jest taki pewnie realniejszy już wynik, nie? Cheaterzy, no goście, którzy po prostu zagrali sobie raz na innym koncie i weszli na to i na koncie nabili wynik, nie? To nie jest takie skomplikowane w gruncie rzeczy. My gramy z marszu, więc ja konta innego nie mam. Dobra, gdzie jesteśmy? Gdzieś, koniec świata. Tak, za Kanadę to mówię, Kimi do buzi za moje niewiedzenie o Kanadzie w ogóle. San Pedro Neighborhood Watch. San Pedro. Okej, dobra, jesteśmy w jakimś San Pedro. San Pedro oczywiście obstawia nam na wszelakie południowe stany, tak? Czyli stany, w których kiedyś były to postmeksykańskie stany, tak? Bo USA w dzisiejszej formule wyglądało delikatnie inaczej. I te, że tak powiem, zachodnie stany były stanami po prostu skolonizowanymi przez Meksyk. Kalifornia, Nowy Meksyk, o dziwo, Arizona. Tamte tereny były Meksyk, oczywiście to wszystko. Ale się samochód przekrzywił, widzicie to? Łak, mi się oś przekrzywiła, co? Oczywiście to wszystko jest gdzieś tam historia już dzisiaj tylko i wyłącznie. Ale tak, ale uważam, że to jest zawsze ciekawe o takich rzeczach wspomnieć, bo często potem się zastanawiam, dlaczego jest San Francisco, nie? Czyli się, a gdzie na kurde drugim brzegu mamy, wiecie, miejscowości, które się nazywały York, New York i tak dalej, nie? Który był wcześniej oczywiście Nowym Amsterdamem. San Pedro, tak? To było San Pedro. Czy San Pedro. No, słuchajcie, no stanowczo można by powiedzieć, że są to południowe stany. W jaki sposób? Pytanie tylko, która ich część? To jest jakby najistotniejsze, bo oczywiście zawsze to nam najwięcej da. Dobra. Campo Rockway. Te płotki, murki. W sensie, nie wiem, czy może być coś bardziej krytyczne. Strasznie widzę nam czerwoną twarz, ale słuchajcie, ja jestem świeżo po treningu, bo teraz chodzę. Za każdym razem, słuchajcie, jak widzicie, że nagrywam odcinek. A, w tę stronę się wygrzeje. Jak nagrywam odcinek, to jest tak, że ja rano też jeżdżę na siłownię, ćwiczę z Manuelem właśnie i potem lecimy właśnie, lecę tutaj do studia i nagrywam z biura. Studio mamy gdzie indziej, bo studio jest mniej więcej, to jest biuro takie nasze, które mamy tutaj. I sobie w biurze nagrywam właśnie wszelakie odcinki. Zawsze staram się robić 3 razy w tygodniu, żeby było tak 2-3 nagrywać jakoś tak mniej więcej odcinki, żeby one były świeże. Ja nie chcę jeździć codziennie, no bo mimo wszystko fajnie. Lubię spędzić trochę czasu z żoną, z dzieciaczkiem, więc zawsze gdzieś tam jest to dla mnie jakimś priorytetem i chcę mieć chociaż te 2-3 dni w tygodniu, gdzie mogę z nimi spędzać czas. Oczywiście teraz jest już tego coraz mniej, coraz mniej się tego robi. No ale też i dzieciaczek, wiecie, staje się troszkę większy, więc to już nie jest aż tak dla mnie źle. No słuchajcie, no prerie po prostu przepiękne takie. Bardzo mi się to w ogóle podoba, widok jest prześliczny. Słuchajcie, walnijmy, no... Ja bym sieknął gdzieś tu. San Simon. Sierra Vista, Three Points, szukam, oh, why? Śmieszna nazwa. Czy to może być praktycznie gdzieś tu bym obstawiał, no to są te południowo-zachodnia część, to było meksykańskie, o tutaj.
W tamtą stronę oczywiście. No tak niedokładnie pokazałem wam palcem, ale... palcem, myszką, kursorem. Not bad, Ignacy, not bad. Przy El Paso jadałem, a to było troszkę wyżej przy... Żebym tego nie... Albuquerque? Tak się to chyba czyta? Albuquerque... Tak się chyba to czyta. To jest... Albuquerque to nie jest miejscowość gdzieś w Irlandii lub w Szkocji? Tak mi się wydaje. Nice, jestem z siebie dumny. 4000, chociaż to było dosyć tak jakby easy do domyślenia się, nie? Że o co chodzi. Dobra, piękna farma. In loving memory of Zachary James Jones. Coś tam, adopt a highway. Okej, czyli można drogę adoptować u nich. Haha, czyli pewnie ku pamięci kogoś. Czyli trochę pewnie jak klimat u nas na przykład, jak możemy muszę sobie wykupić, to u nich możesz wykupić, widzicie, drogę nawet w kogoś czyjejś pamięci. Dobra, głupie nawiązanie. Tak, w ogóle dziękuję. Na Instagramie ktoś mi wysłał. Ja nie wyraziłem zgody na otrzymanie wiadomości, to się żachnąłem. Ale na Instagramie dostałem od was, od jednej z widzek otrzymałem, albo oglądających po prostu. Bo widzek to sugerowałoby, że to jest stałe oglądanie, może po prostu do skoku. Wysłała mi cyrylicę całą, z jakby takim przetłumaczeniem ich, żebym mógł sobie to zrobić. Więc ja na pewno, jeżeli dostanę się do jakiejkolwiek drukarki, sobie druknę to, żebym już miał teraz to na nagraniach, bo faktycznie było trochę tak, że na tym odcinku, gdzie próbowałem, to 10 minut rzeczywiście było tak, że siedziałem i robałem się, wiecie, w moim tłumaczeniu cyrylicy, które wyszło i tak do dupy, więc wiecie. Czekajcie, to nie powinien być adres na tym? Chodź tu, kumpu. A z tej strony? US Mail, dobra, no to wiem, że jestem w US akurat. Nelson M.O. Montana? Montana. Nelson Montana. Nelson w Montanie. Szczęście Montana nie jest taka ludna, ale jest kurwa wielka. My tutaj nieważne jak się wstrzelę, to będzie trochę źle, więc... To już jest taka bardziej górzysto-leśna część. Ja mam wrażenie, że znajduje się w tej takiej bardziej płaskiej części Montany, czyli w tej takiej stepowej, bardziej preriowej części. Nelson to wiecie, może być po prostu malutka miejscowość gdzieś tutaj. I na to mi to wygląda, aczkolwiek no, jestem w stanie zaznać ten Nelson. W ogóle sprawdzimy, czy to jest w ogóle ta droga, nie? Czy to jest ten kierunek. Kliknijmy na razie sobie tutaj, ja jeszcze skroluję. No bo wiem, gdzie jestem, tak? Ja bliżej się nie wstrzelę na 1000000%. Dlatego nie wierzę, że w takich challenge'ach ktoś może mieć 25 tysięcy punktów, co sami widzicie. Kurde, coś kamerę spieprzyłem, ustawiłem czerwone tutaj, chyba, że to jest kwestia monitora i jego matrycy kolorów, bo czasami tak jest, że te monitory mam dwa, no się troszkę różnią tutaj matrycą kolorów. Słuchaj, inny, to jest Acer, drugi to jest Dell, a trzeci tam też jest Dell, ale trzeciego w ogóle nie używamy tutaj. Właśnie, bo też pisaliście, o, że na pulpicie aż lola i tak dalej. Nie, to słuchajcie, komputer studyjny, który w ogóle był kiedyś komputerem Mandzia. Więc wiem, że on lola miał na dysku, a ja w lola ostatni raz, słuchajcie, bo pytaliście, grałem w drugim sezonie, na początku drugiego sezonu. Koniec pierwszego, początek drugiego, wtedy grałem w lola. Teraz czasami tylko śledzę. Missouri? Emo to jest Missouri? Myślałem, że Emo to jest Montana, chyba, że to i przeczytałem źle. Tu był start. Ja myślałem, że MO to jest Montana, no. Napton. A ja to Nelson przeczytałem. No dobra, okej. Okay. No to mogłem się pomylić. Zdarza się. Myślałem, że był dobry strzał, ale... Ale nie było, więc... Cóż. Ciekawe, czy ten gościu nas wyprzedza i może ma coś napisane na samochodzie. Czy my po prostu za nim jedziemy. No, za nim jedziemy. No to P wygląda jak nasze polskie, nie? W znakach. Nie, to nie jest nasze polskie. Jadę do tyłu oczywiście cały czas teraz. Jakiś ładny suwik. Dawaj, przesuwam się. Ja cofam się cały czas, coś widziałem. O, właśnie było. Ignacy, za daleko. Tam był znak jakiś. Weźcie mnie, kurwa, zastrzelcie. Co?
Cyrlica jest moim największym wrogiem w całej tej serii. No po prostu nie jestem w stanie jej pokonać. To jest final boss, słuchajcie. No dobra, może autobus mi coś powie. Chyba na pewno, robotników wierzących. To jest jakiś wewnętrzny autobus, to nic nie powie. I pewnie tak, wiem, że wy byście to czytali, ja nie odczytam, no coś nie. A ten znak, który ostatnio próbowałem rozszyfrować, to było, ktoś mi napisał, że to jest jakieś takie w stylu szerokiej drogi. Co to bardziej to oznaczało, ja myślałem, że jakaś nazwa miejscowości jest. 301 km, no jest trochę wzniesień, coś tu jest. No nie wiem, bladego pojęcia nie mam. No, to jest grzech braku wiedzy i widzicie, myślałem, że w tym challenge'u nie będę musiał używać tego, a jednak, przydałaby mi się teraz znajomość. Pamiętacie, mówicie, że w 30 minut idzie się nauczyć tych ich cyferek i literek dziwacznych. I pewnie teraz bym był w stanie rozszyfrować, gdzie się znajduje. Bo pewnie to się da jakoś odczytać. Znaczy, na pewno się da, ja po prostu nie umiem. W takich sytuacjach człowiek czuje się strasznie głupi, że kurde, można, to nie jest niemożliwe, nie? Ale po prostu się nie nauczyłem, nie, to nie jest Moskwa. By aby było jakieś. Coś mi mówi, że to jest Zaural mimo wszystko. Ja generalnie dosyć dobrze wychodzę zawsze na tych wszystkich Nowosybirskach i innych rzeczach. Przy Omsku, może niekoniecznie, Krasnojarsk. Irkuck to nie jest. Tutaj ta strona. W ogóle, kurde, źle. Ty, patrzcie, to jest w ogóle ta część, że tak powiem, którą na II wojnie światowej zabrali chwilą. W wojnie. Bo to tutaj wyborki, tutaj Karelia. To jest Karelia. To w ogóle bym się tu nie przyjął. No, to w Karelii było. O, i to była ta miejscowość, tak? Tak, Karelia, a to jest obwód leningradzki. No. W ogóle polecam bardzo gorąco kanał. World War II, tak oni się nazywają? World War II, in real time, jestem Ben. W każdym razie to są ci goście, którzy byli od kanału Great War, Indie Nadel i tamta ekipa, tam Spartacus, jakieś tam oni się nazywają. To jest w ogóle mediakraft niemiecki chyba, a facet jest w ogóle Teksańczykiem żyjącym w Szwecji na co dzień, a teraz w Niemczech. W każdym razie, świetny kanał, jeżeli chodzi o II wojnę światową i takie bieżące informacje na ten temat. Ja uważam, że naprawdę znam się nieźle na II wojnie światowej, ale gorąco polecam wam obejrzeć. Subway, Ride. OK, Connie's Restaurant. Za pół mini. No to chodźcie, pojedziemy tam. Uwaga na skuter śnieżny, co? 45 mil, więc jesteśmy raczej w USA. Jeżeli coś mamy podawane w milach. North Big Springs Loop Road. Tam coś jest? To jest coś z tyłu stacji benzynowej, tak? Ale nazwa stacji też nam coś powie. Co to jest w ogóle za typ stacji? O, coś tu mamy? Chevron, nie, no to jest USA na 1000%. 3 dolki za galon? Tak, bo to jest 3 dolki za galon na 100%. Oni w galonach się sprzedają. Coffee hours. Coś tu jeszcze jest. Chevron to są oczywiście. Chevrony to są te co. High Mountain. Kurde, gdyby dało się to bardziej... Mountain Resort. High Mountain... Jestem w którejś tej zimowszej części USA raczej, na 100%. Gdzie się, kurde, w USA jeździ na narty? No, trochę nie wiem. W Oregon czy w Waszyngton? Czy po górach kamiennych jeździ, czy gdzie? No bo jeszcze są Apalachy, ale Apalachy chyba to nie są, ja bym powiedział, kurde, no, jakkolwiek to nie zabrzmi, to bym powiedział, że to znowu jakaś Montana, czy coś takiego. Ciężarówki czasami mają znaki swoje, oznaczenia. Jedźmy tutaj. One czasami mają oznaczenie na samochodach. Na blachach miał coś, ale kurde, to są zakryte. Nie odczytam stąd. Z tyłu na blachach też nie odczytam. Kurde, 39 sekund. Tu?
grocery store. Dupa, leżę. Leżę, słuchajcie, i kwiczę. No to już są stare zdjęcia. Island Park, Timber... W życiu nie będę wiedział. W życiu! Swoją drogą przepięknie tutaj, co? Ja już chyba opowiadałem o tej mojej fascynacji takimi otwartymi przestrzeniami, taką... Dlatego też mi się Rosja podoba, Ukraina. Wow, nice! Yellowstone! Island Park w Yellowstone, Ignacy. Gdybym o tym wiedział, to bym miał trochę prościej, ale nie wiedziałem. Nadal nie jest tak źle. Ostatnia runda przed nami. Czasem znowu... Jesteśmy w Holandii oczywiście. To akurat mogę wam powiedzieć z całkowitą tego pewnością. Jest miejscowość podana. Grenlo? Dobra, potrzebujemy znaków w takim razie. Potrzebujemy znaków, gdzie się znajdujemy, na jakiej drodze. To jest Unia Europejska, to wszystko jest wyregulowane i wyznaczone, więc nie ma się co martwić. Winterswijk? 319. A jak nie Holandia, no to może być tylko RP. Droga numer 319. Macie takie poznaczone? N319. To jest na Rurlo droga. 319. Czy macie jakąś ładną numerację? Dlaczego tak by było, a nie inaczej? 389. Dehen. 319 droga. 319. Jaki jest u was sposób nadawania numerów? Dlaczego nie macie jakiegoś wzoru w tym? Dobra, w Holandii tak będą dobry wynik, bo 310, 308, 6, 9, 7, 5, 10, 4, 11, 338 tu już, 314, 319. Dobra, szukajmy. Rurlo. Rurlo przy 319, tu jest droga na Rurlo. 11 km od Rurlo znajdujemy się. Jest skrzyżowanie z drogą do Rurlo. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym zwane Winterswijk. Muszę szukać. Kranburg. Nie, to nie jest ta droga. 319 też się ciągnie tutaj troszkę. Czyli patrzę na pół. Nie jestem gdzieś tu? Chyba nie jestem tu. To była ta miejscowość jeszcze. Swoją drogą, patrzcie, kurde. Wioseczka w Holandii wygląda kurwa zajebiście. W sensie, jeżeli chodzi o sposób zadbania, Groetlo, coś takiego szukają jeszcze. Tu jest to Rurlo, tu była droga na to. Herune. Tu jestem. Kliknij tu gdzieś. Jesteśmy na końcu tego Groenlo. Chyba tu. Boże, wcześniej. Stacja paliw. Byłem przy tym rondzie, bo to była 319. Nie, to jestem tu. Kurde, byłem obok. Chciałem tu kliknąć. O, ale nice, dobra. 15 tysięcy punktów, dobra. Ale jestem się dumny z tego challenge. Mam wrażenie, że wyszedł nieźle. Bo sporo mogliśmy się domyślić. Sporo było. Ile miało z moim wynikiem? 15 tysięcy między 19 a 20 miejscem. Nice. Nie, bardziej 21, 22. O, tutaj bym był gdzieś. To jestem z siebie bardzo dumny w takim razie. No tak, ten 25 tysięcy. O, jak w pół. O, czekaj, zobaczmy tego eksperta od rosyjskiej geografii. Sebastianie. No kurde, nawet odchylenia nie miałeś. Ile centymetra nie miałeś? Kurde, geniusz, patrzcie. W punkt się w drogę strzelił. Zobaczmy jeszcze tego Sebastiana, jakim jest kozakiem. No tutaj powiedzmy mógł wiedzieć, no dobra, to było do znalezienia, czekajcie, gdzie jeszcze mógł być, o tutaj, o na 100%, na środku polnej drogi, no geniusz, patrzcie na to. No dobra, słuchajcie, nie ma się co śmiać w takim razie, wracamy na GeoGuessr, to co, ja bym Ignacy, byście wy, a to mój decyzji był właśnie GeoGuessr, challenge piątkowy, jutro lecimy z Polską, spróbujemy znowu zrobić perfect score w Polsce, więc widzimy się jutro, bajo!